Czwartkowy rywal poznańskiego Lecha w meczu kwalifikacji Ligi Europejskiej to ukraiński zespół Dnipropetrowsk. No i ten rywal wygląda bardzo groźnie, ponieważ jest to drużyna, która w tej chwili zajmuje pierwsze miejsce w ekstraklasie ukraińskiej. Tylko jedno spotkanie przegrane w lidze, ostatni mecz z Metalistem Charków, reszta same zwycięstwa. Wygląda na to, że zespół z Ukrainy jest w formie, w odróżnieniu od poznańskiego Lecha, który na Ukrainę przyjeżdża właśnie po to, żeby tej formy szukać, żeby się przełamać. Piłkarze Lecha mówią o tym, że nie mają już ochoty dłużej tkwić w tym marazmie, pesymizmie, który ich ogarnął po ostatnich niepowodzeniach. Wszyscy zgodnie właściwie podkreślają, że jeden dobry mecz, jeden solidnie wygrany mecz, taki mecz, w którym strzelą, nie wiem, jedną, dwie bramki i wygrają, może wszystko zmienić. Pytanie, czy takim meczem może być pojedynek w Dniepropetrowsku z tak groźnym przeciwnikiem, jakim jest Dnipro. No, ale może jednak bez przesady. Otóż ja miałem przed chwilą okazję rozmawiać zarówno z trenerem Ukraińców, Władimirem Biessonowem, którego pewnie starsi kibice znakomicie pamiętają, chociażby z meczu z Polską z Mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Trener Biessonow bardzo dobrze ten mecz pamięta. Powiedział, że to, co pamięta najlepiej z tego meczu, to to, że żadna z tych dwóch drużyn wtedy nie zasłużyła na to, żeby odpaść. Odpadli akurat oni. Teraz ma nadzieję, że tym razem odpadną Polacy. Rozmawiałem także z dziennikarzami ukraińskimi, którzy twierdzą, że wbrew temu, co się mówi, Dnipro wcale nie jest w dobrej formie i nie gra jakichś fantastycznych spotkań. Że ma wiele wad, że nie działają dobrze skrzydła, na których najczęściej biegają Kałynyczenko, taki znany reprezentant Ukrainy, oraz Argentyńczyk Ferreira, który może w tym meczu nie wystąpić. Że to nie jest tak, że Dnipro gra na jakimś optimum swoich możliwości. No i poza tym dziennikarze ukraińscy bardzo często wspominają o czymś, co nazywa się syndromem Belinzony. To brzmi dosyć tajemniczo, ale to jest po prostu sprawa związana z meczem, ostatnim meczem, jaki Dnipropetrowsk grało w europejskich pucharach. I był to mecz z mało znaną drużyną szwajcarską Belinzona, która była tu skazana na pożarcie, a wyeliminowała Dnipro lepszym bilansem bramek na wyjeździe. Mało tego, sezon wcześniej, to był sezon, w którym Dnipro grało taki mecz z GKS-em Bełchatów, to polscy kibice pewnie pamiętają to spotkanie, wyeliminowali wtedy Ukraińcy Bełchatów, ale w następnym spotkaniu grali ze Szkotami, z FC Aberdeen, bardzo słabą szkocką drużyną i też odpadli. I syndrom Belinzony, o którym tutaj się mówi, to jest po prostu taka tendencja Dnipro do odpadania z drużynami, które są teoretycznie niżej notowane od tej właśnie ukraińskiej drużyny. I teraz pytanie, czy w ten kontekst pisze się Lech Poznań. Ukraińcy wcale nie są pewni swego. Trener Władimir Biessonow powiedział, że ja wiem, że Lech jest ma kłopoty ze strzelaniem bramek i stwarzaniem sytuacji podbramkowych. Wiem o tym, że przyjechał tu bez czterech podstawowych zawodników, którzy są kontuzjowani lub zawieszeni, ale nie mówcie mi, że mistrz Polski nie jest w stanie sobie poradzić z takimi problemami, powiedział trener Biessonow. Na pewno da sobie z tym radę. Także Ukraińcy wcale nie są tacy pewni swego. Kibice, piłkarze i trener Lecha też nie są pewni swego. Nikt nie jest pewny swego, także zapowiada się ciekawy mecz w czwartek.